Gorące pytania telewizji w polsce.pl w naszym studiu skład osobowy bez zmian Joanna Miziołek wprost Bartosz Brzyski klub Gieloński. Jacek Gondek Gazeta.pl Szanowni państwo obiecałem rozmowę o telewizji publicznej mediach publicznych w związku z 2 dwoma miliarda, 2, 2 miliardami złotych aż trudno odmieniać te słowa 2 miliardami złotych które przekazano na codzienne funkcjonowanie telewizji publicznej czy to dobry ruch Pytamy w gorącym pytaniu Zbigniew Kuźmiuk polityk Prawa i Sprawiedliwości uzasadniał to w sposób bardzo techniczny nawet Poziomu prawnego posłuchajmy. Media publiczne mają corocznie taką rekompensatę za utratę abonamentu. I ponieważ jest to spółka Skarbu Państwa, czy spółki Skarbu Państwa, bo dotyczy to telewizji i radia, to państwo jest zobowiązane do zapewnienia tej rekompensaty. I stąd ta ustawa. Co więcej, to nie są żywe pieniądze, tylko to są obligacje Skarbu Państwa. Spółka Skarbu Państwa takimi obligacjami zgodnie z kodeksem handlowym i prawami rynkowymi może się posługiwać. Więc sugestia, że to jest żywe. Można było te obligacje. Przenieść, tak. przepraszam, do szpitali? Tak właśnie. W związku z tym sugestia, że te obligacje można przenieść do jednostki budżetowej, no jest po prostu yy, oczywistym kłamstwem tego zrobić nie można. Szpitalowi można przekazać z budżetu centralnego po prostu dotację w żywym pieniądzu. Więc fizycznie tego zrobić się nie da. Tyle, jeśli chodzi o Zbigniewa Kuźmiuka. Argument jeszcze ze strony rządowej jest taki, że ta rekompensata została wprowadzona jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL, że to klub PSL-u wprowadził tę ustawę, a za takimi rekompensatami wtedy na poziomie około miliarda złotych głosowała także Małgorzata Kidawa-Błońska Czy faktycznie chodzi wyłącznie dzisiaj o to, w jaki sposób finansować media publiczne, czy o coś więcej? Oczywiście, że chodzi o coś więcej. Chodzi na przykład o materiał w sprawie Kingi Rusin. Chodzi o to wszystko, że. No, dzisiaj informacje, które są pokazywane w telewizji publicznej, już nie są informacjami, są jakąś publicystyką. Ja mam wrażenie, że czasem że satyrą, bo nie wiem też, jak niektóre materiały odbierać. Najlepiej to chyba ujął profesor Piotr Gliński, mówiąc, że to jest po prostu dom wariatów. No tak, ale to wtedy jeszcze, tak? Za poprzedniej władzy. W, to przy okazji w telewizji materiału wiesz, że wtedy o ngo jeśli dobrze, tak. o żonie, pana wicepremiera. Więc ja myślę, że gdyby po prostu mniej chyba było takich emocji politycznych też w telewizji publicznej, to wtedy nie byłoby żadnej awantury na ten temat. To znaczy chociaż bardzo trudno, bo już pamiętacie kampanię tak naprawdę w 2015 roku, kiedy Andrzej Duda był pytany przez Batet, Adle przepytywany wręcz. Ona też się nie zachowywała no w stu procentach obiektywnie. Marcin Czerek wychodził ze studia, telewizja polska, kanał był nazwany Komorowski Info. Te zarzuty o upolitycznienie to mediów oddawne. publicznych są zawsze tak naprawdę. Pytanie, czy dzisiaj to się jakoś nasila z konkretnego powodu: kampanii wyborczej, zbytniego przegięcia, mówiąc już kolokwialnie, mediów publicznych, a może z jeszcze innego powodu. Niektórzy politycy, komentatorzy wskazują, że tak naprawdę chodzi o to, że dzisiaj nie mamy monopolu medialnego w telewizjach, jaki był przed rokiem 2015 że trudniej dzisiaj kontrolować przekaz politykom. Platformy, powiedzmy. Myślę, że najcelniej mówił o roli telewizji publicznej dla obozu Prawa i Sprawiedliwości osobiście Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że ludzie nie analizują tego, co widzą w telewizji, tylko przyjmują to na wiarę. I taka właśnie jest polityka PiSów wobec mediów publicznych. Zwłaszcza TVP ordynuje wszystkim po prostu. Propagandę, propagandę, której nie mieliśmy okazji oglądać chyba nigdy w ciągu ostatnich 30 lat. Jest ona tak toporna i tak serwowana w zasadzie w każdym programie i na co dzień. Ta telewizja publiczna spełnia jednak dla obozu Prawa i Sprawiedliwości bardzo cenną rolę. Po prostu utwardza elektorat, dba o to, żeby ten przekaz obozu rządzącego rezonował społecznie i w sumie to się bardzo udaje. I nie przemawia do ciebie argument ten, że jeśli mamy ostro antyrządowy TVN, to potrzeba odpowiedzi, by ten pluralizm był w miarę zachowany. Jeśli jedna, jedna strona przegina to, to takie trochę ewangeliczne podejście, to może należałoby pokazać przykład, jak powinno być właściwie. Wiem, że to brzmi bardzo naiwnie, marzy mi się coś takiego, jednak jestem też realistą i nie jest to w polskich warunkach możliwe. Jeśli chodzi o te 2 miliardy dla mediów publicznych, to to, co udało się PISowi zrobić z mediami publicznymi, to zapewnić ich finansowanie. Kondycja finansowa TVP jest bardzo stabilna. Pieniędzy tam nie brakuje, a nawet jakby brakowało, to by się znalazły 3 miliardy rekompensaty, a nie dwa Z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Grzechem platformy było to, że media publiczne traktowała tak po macoszemu, Twórców z TVP po prostu wypchnięto na śmieciówki, wylizgowano ich de facto, więc dzisiaj takie lamenty Juliusza Brauna z Rady, Rady Mediów Narodowych. Narodowych. No, brzmią trochę. To są mało wiarygodne tak wiarygodne, tak to ujmę bardzo dyplomatycznie. Jeśli chodzi o te dwa miliardy również, to TVP i media publiczne miały być w zupełnie inny sposób finansowane. To jest jeden z wielkich rzeków Prawa i Sprawiedliwości, że było już kilka projektów, jak finansować media publiczne, które na są potrzebne w Polsce. Ale żaden taki projekt nie, nie, nie wszedł w życie. To, co się udało PISOWI, to wprowadzić Radę Mediów Narodowej, która de facto obsadza media publiczne ludźmi prawa i sprawiedliwości. I na tym się kończy reforma mediów publicznych. A był na przykład projekt doliczania tam nie 10 czy 13 złotych do rachunku za prąd. Tylko że... Jakby to się odbiło społecznie. Podatki. Nowy podatek, tak naprawdę. Ktoś ktoś po prostu, kto miałby raz na miesiąc czy raz na dwa miesiące zapłacić 10 zł, no to byłaby po prostu zniewaga dla takiego człowieka. I ten te 10 złotych by bardzo kłuło w oczy każdego płatnika takiego. Bardziej płaty. niż 2 miliardy rekompensat z budżetu. To jest no wydaje mi się, że zdecydowanie. Tak. tak, tak to jest moje 10 zł, zł, a nie 2 miliardy pieniędzy od państwa. Znaczy, więc ostatnie zdanie. PIS powie, dobrze, że inwestuje w media publiczne. Te pieniądze jednak są marnotrawione na propagandę, a projekty, które są racjonalne, ale zakładają taką drobną opłatę doliczaną, na przykład do prądu, po prostu są w szufladach i nic z nimi się nie dzieje. Ja pełna zgoda co do tego też, że Platforma Obywatelska nie potrafiła sobie poradzić z finansowaniem mediów publicznych, bo ja pamiętam ten okres. To znaczy, ludzie nie dostawali pensji, którzy tam pracowali, i rzeczywiście te media publiczne były doprowadzone do ruiny, więc jakoś finansować media to, że media publiczne trzeba. Pytanie czy powinny być w takiej formie jak są teraz, no to pewnie wszyscy odpowiemy, że nie, no bo nam się nie podobają takie wiadomości, w których No nie do końca są informacje, a tak naprawdę bardzo rzadko są informacje. Z drugiej jednak strony, to też jest o tak O czym są te informacje? O czym są? Tak, no to jest, wiecie co dla mnie jakieś parodiowanie głosu Kingi Rusin, no nie, nie wiem, no nie, nie interesuje mnie to tak, ale nie mówienie, że Borys Szyc jest znanym alkoholikiem, no przepraszam, uważam, że to jest jednak obrażanie ludzi od prawa do lewa. Natomiast jeszcze jeden fakt odnośnie tych wyborców Prawa i Sprawiedliwości to nie jest tak że ten twardy elektorat ogląda tylko te wiadomości przecież też były badania które pokazywały że 30 kilka procent wyborców pis ogląda fakty więc wydaje mi się że wyborca Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo świadomy i on sięga po różne grupy i różne kanały przekazu on różna sięga po internet sięga po różne media dlatego też te media publiczne nie są takim jedynym nurtem z którego on się dowiaduje jak no tak jest świat tak też czasów zarzut polityków platformy że mówiąc bardzo kolokwialnie Chwili, ten przekaz, że ludzie na prowincji nie mają innego innej telewizji niż telewizja Polska. Dostają ten przekaz, dostają tę sieczkę, no i w związku z tym głosują napis. Bartosz Brzyski, czy telewizja publiczna przekaz mediów publicznych będzie miał wpływ na tę kampanię wyborczą? No i też pytanie trochę szersze czy te 2 miliardy złotych przeznaczone przecież nie tylko na TVP-info, czy na programy informacyjne, ale na premiery teatru telewizji, na media lokalne, na rozgłośnie radiowe również nie trzeba interpretować nieco. W tym, szerzej niż tylko, jak dzisiaj suflują do politycy PO, że to jest 2 miliardy złotych na kampanię Dudy. No, suflują to, co się przebija do świadomości społecznej. Wiemy, że najbardziej bulwersujące jest to, co się dzieje, w, znaczy, jakąś część społeczeństwa najbardziej bulwersuje to, co mogą zobaczyć w TVP Info czy w wiadomościach. Ja zasadniczo się zgadzam z tym, że brakowało w, na. W, tej scenie medialnej, telewizji, czegoś po prawej stronie, tak? Znaczy mieliśmy pewne dużo, mieliśmy TVN, mieliśmy Polsat i mieliśmy telewizję publiczną za czasów platformy obywatelskiej, która też w dużej mierze no jakoś tam ciążyła w stronę obozu rządzącego, bo zawsze mieliśmy ten sam problem, że media publiczne ciążyły w jakimś sensie w mniejszym lub większy do, do rządzącej partii. Tak? Natomiast i zasadniczo brakowało kogo, czegoś, co wyrażało Wrażliwość konserwatywną czy, bra, czy, czy, czy prawicową. I tym taką odpowiedzią miała być telewizja polska. Problem polega na tym, oczywiście, w jaki kształt to przybrało w niektórych tych elementach. No i to ludzi bulwersuje, że to jest z budżetu państwa, bo gdyby to było tak, jak mamy w Stanach Zjednoczonych, że jest Fox News i wyborca konserwatywny Partii Republikańskiej ogląda sobie telewizję Fox News, która jest telewizją prywatną, to nikt by z tym nie miał problemu. A tak, no jest to nośny tym, nośny temat. Jak sobie przypomnimy, jak wyglądały media publiczne za pierwszego PiSu 2005-2007, jakie tam produkcje powstawały, jak miały możliwość wpływ, wpływania na pewne, pewną świadomość społeczną dotyczące nie wiem, powstania warszawskiego, tak? Gdzieś yy, przebijały się, nie wiem, żołnierze wyklęci wtedy po raz, yy, po raz pierwszy. No były jakieś takie yy, rzeczy nowe, które w, potrafiły wpływać na szersze. Zresztą, świadomość Polaków. Dzisiaj ja takich produkcji za bardzo nie widzę, więc jakby ja się zgadzam, że że oczywiście oprócz tej sfery informacyjnej mamy jakąś sferę kulturalną, a ona jest sprowadzona do pewnej niszy, czyli TVP Kultura, dziś do jakiegoś teatru telewizji. Nie ma dużego serialu historycznego, który byłby masowo oglądany. Nie ma za bardzo, No i jeżeli TVP produkuje Zenka, co jest jakby filmem, Jakoś społecznym jest społecznie potrzebny, no ale ja bym chciał, żeby to było coś, co w dużej mierze, no właśnie, wprowadzi coś nowego do, do debaty publicznej jako Mamy osoba no dobrze no bardzo tak. akurat społecznie chyba potrzeby nawet jeżeli je tam niedoróbek historycznych albo jakiegoś okay, no. takiego upupienia historii było sporo to jednak na taki grunt nie społeczny mówię, że nie jest, ale, po, ale miałem, miałem większe oczekiwania plus to że chociażby w tej sferze informacyjnej to znaczy nawet nie o jakość podania informacji tylko właśnie jakie to są informacje to znaczy ja miałem oczekiwania że nie wiem wyborca na prowincji czy w ogóle osoba oglądająca TVP będzie mogła się dowiedzieć nie wiem, o tym, co się dzieje na świecie, że będzie nie wiem jakiś renesans korespondentów różnego rodzaju, tak, że te pieniądze publiczne zostaną faktycznie wydatkowane w taki sposób, w jaki telewizje prywatne uważają, że ich nie stać, bo to się po prostu nie opłaca, tak? Tego rodzaju kierunku raczej oczekiwałem, więc w tym sensie jestem zawiedziony mediami publicznymi i raczej o to mam żal, jak te pieniądze są wydatkowane. O rolę mediów w tej kampanii wyborczej politycy zresztą nie tylko nie, tylko jednej, ale i drugiej i trzeciej opcji zawsze mówią, że jak nie idzie, no to przez media, czy to prawicowe, czy to lewicowo-liberalne, czy to symetrystów, bo i na tych było często słychać narzekania, zwłaszcza z, z kręgów platformy. Jak to, jak to jest? Czy media mogą te kampanie, Dudy kidawy Błońskiej, Kosiniaka Kamysza wykrzaczyć, wykoleić na, na ostatniej prostej? Mogą przegrać moim zdaniem. To znaczy, na przykład media publiczne mogą zaszkodzić. Andrzejowi Dudzie, tak jak kiedyś Bronisławowi Komorowskiemu zaszkodziły media publiczne. I uważam, że podobnie jest z prywatnymi mediami, to znaczy fakty, które też robiły swoje materiały, mogą zaszkodzić mogło że cikitawe błoński, bo to, co my na przykład obserwujemy często, czyli takie przesładzanie, takie za dużo miadu, ludzie wyczują zawsze fałsz, mam wrażenie. I to nie jest tak, że można podać każdego rodzaju propagandę i ludzie w to uwierzą. Więc media raczej będą przeszkadzać niż pomagać. Lider zespołu Bayer Full podzielił się refleksją, że oto z ust prezydenta Andrzeja Dudy kapie miód I ma on na języku również chyba pyłek kwiatowy, jeśli mnie pamięć nie myli. Piękne, poetyckie. poetyckie. <laughs> takie trochę. Jak teksty Piękny tekst, na pewno znajdzie się publika dla takich tekstów, ale nie wiem, czy, czy nie przypadkowo się uśmiechamy na takie teksty. Myślę, że wielu Polaków też to robi. Przypomnijmy sobie rok 2015. Wówczas generalnie wszystkie media no mniej bądź bardziej sympatyzowały, bądź były nieco zdystansowane, ale generalnie był to w miarę jednolity front, taki bardziej liberalny, ukierunkowany na Komorowskiego. Tak to wyglądało. Jednak Andrzej Duda wygrał. To media niczego nie gwarantują. Media faktycznie są w stanie coś zepsuć, takie słodzenie, zapraszanie słowomira świeżyńskiego żeby słodził o Andrzejowi Dudzie No to już wygląda strasznie niepoważnie, media są w stanie wyciągnąć jakąś historię jakieś, naświecić jakieś wydarzenie, stworzyć jakiś fakt. I który stanie się, wokół którego będzie się popułysować. Bez TVO to byśmy istotne. o Marianie Banasiu nie rozmawiali, a bez TVP o staśmach słowem Rano i pewnie również byśmy nie usłyszeli. No tak, to można powiedzieć, że nigdy nie było tak, że oglądający jedną stację lub drugą żyje w zupełnie innej Polsce i zupełnie innej rzeczywistości politycznej, bo jednak wcześniej było tak, że te punkty styczne były, tak, znaczy, że przedstawiało się opinii było w jedną stronę albo w drugą więcej, ale jakby co do. Do jakiejś sfery faktograficznej się wszyscy zgadzali. Ja jednak no, sądzę, że biorąc pod uwagę właśnie to, co mówiłem o frekwencji, że ona będzie rosnąć i to, ile głosów prezydent Andrzej Duda potrzebuje i że może zabraknąć mu tych kilkuset tysięcy głosów wyborcy centrowego, to takie, no, mówiąc kolokwialnie, zagłaskanie prezydenta, to znaczy za bardzo mu słodzenie, nie robienie z niego faktycznie, jeżeli ja Widzę na konwencji prezydenta Andrzeja Dudze, który stoi na tle flagi i wygląda tak, jak w z amerykańskiej właśnie konwencji, niemalże jak mąż stanu, a później, no, właśnie ktoś opowiada o nim w taki sposób. No to mam poczucie, że no, musimy się na coś zdecydować, tak? Albo to jest mąż stanu którego szanujemy i podchodzimy do niego z respektem, albo jednak trochę jest, przepraszam, no, maskotką w tym sensie, że właśnie mówimy o nim jako o kimś tak, no, w taki pluszowy trochę sposób, więc no to zostawiam trochę do refleksji. I z tą refleksją zostawiamy widzów w telewizji w Polsce .pl i kampanię wyborczą i konwencję poszczególnych kandydatów i ich wysiłki, a także sztabowców zmagania będziemy obserwować prześwietlać jeszcze nie raz. Za dziś dziękujemy pięknie. Joanna Miziołek wprost, okay. Bartosz Brzyski, Klub Jagielloński dziękuję. Jacek Gądek, gazeta.pl, Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl. Za moment kolejny. Niemniej ciekawe pytania naszej stacji. Zostańcie Państwo z nami. Do zobaczenia.